Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że mnie widać. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem historię taką z przestrogą, żebyście uważali na siebie, szczególnie w metrze. Jeżeli chodzi o Londyn, kolega mi opowiedział historię. Właśnie z nim rozmawiałem przez telefon, bo wyszedł z aresztu. A dlaczego wyszedł z aresztu? Już wam mówię. Wracał z pracy linią metra Overground, czy jak zwał, tak zwał, pomarańczową. I to go uratowało, bo były tam kamery. Jakby nie kamery, to nie wiadomo, czy by na wolność wyszedł. O, takie jest prawo dziwne. Była dość późna pora, wracał z pracy. W wagoniku był praktycznie sam. A że na końcu pociągu był, a że ten pociąg jest tak specyficzny, że wchodząc do środka możesz go przejść. Możesz go przejść całego. Tak praktycznie jest jeden wielki taki długi wagon połączony. Zbyt dużo osób nie było. No i świeża sprawa, więc wam to nagrywam. Siedział w ostatnim tam przedziale. I kurczę, przedziale, wagonie, jak zwał, tak zwał, mniejsza z tym. No i weszło dwóch małolatów. Zaczęli mu się przyglądać. On miał jakieś tam narzędzia swoje, bo pracuje w budowlance, miał narzędzia, telefon, wiadomo, jak każdy. No i się do niego doczepili. Chcieli go okraść, nie? Chcieli go okraść. Jeden wyciągnął wiadomo co. Co tutaj młodzi noszą, ci co chcą zrobić to, co chcą zrobić. Będę tak krążył wokół, bo będę słowa niektóre ograniczał na moich filmach, bo to wiecie dlaczego. No i chcieli go okraść, a że mój kolega chłop, 1,90 m ponad z kawałkiem, dłoń ma jak szypa, nie? Że no niestety dla tych dwóch, jak okazało się, jeden 16 lat, drugi 17, skończyło się szybką utratą przytomności, nie? No po prostu jednym słowem, no zrobił co miał zrobić, chłop się bronił. Na najbliższej stacji wezwał pomoc. Jeden z ten, co go napadł, był nieprzytomny. Drugi trochę taki oszołomiony, nie spodziewali się. Nie spodziewali się, że chłop będzie się bronił i to skutecznie. No i niestety został zatrzymany przez policję za napaść. Jest. Został zatrzymany za napaść. Został aresztowany. Normalnie kajdanki. Został przywieziony do najbliższej stacji policji. Co jest dla mnie chore. Ale musieli to sprawdzić, bo nie mogli się dogadać z tymi, co go napadli, nie? To jednym słowem dostali po prostu to, na co sobie zasłużyli. Ale najlepiej w takim momencie uciekać. To jest chyba najlepsze. On zbytnio nie miał gdzie uciekać, bo był w tym pociągu. Wszyscy spieprzyli, nikt mu nie pomógł. Chłopina się bronił. A znałem go, no mówię ci, spokojny. Mówię ci, tobie. Sorry, by jeszcze emocje we mnie drzemią. Kawał chłopa, nie? Kawał chłopa, naprawdę. Ręka jak szypa. Czyli współczuję tamtym tym dwóm napastnikom. No, no i został zatrzymany. Wyszedł po 24 godzinach. Czy tam po 23. Nie wiem dokładnie jak tam. Bo powiedział mi, że spędził dzień i noc. Jeszcze kawałek następnego dnia. No i co się stało? Kamery go uratowały. Jedyne metro, może nie jedyne, może są dwie takie linie, gdzie są kamery w pociągach. I to go uratowało, bo był tak zwany defend, czyli się bronił. No ale tak to bywa, by nie było kamer, Polak oczywiście by poszło wiadomo o co.
bo ciemnoskórzy byli ci, co go atakowali. I tak to wygląda, więc moi drodzy, uważajcie na siebie, bo możecie przez takie coś spędzić długie lata w więzieniu. No bo oczywiście ten, co cię okrada, ma większe prawa niż ty, co się bronisz, ale jeżeli były kamery, jego szczęście, odczytali obraz z kamer, trochę minęło zanim ściągnęli ten obraz. No i taka historia. Drodzy widzowie, kradną strasznie. Tutaj mogą nawet mi wyrwać tą kamerkę, ale pamiętajcie jedno, ubezpieczajcie sobie sprzęt. Telefon mam ubezpieczony, kamerę mam ubezpieczoną. Czego to robisz, człowieku? I tak to wygląda na dzień dzisiejszy, no. Przykra sytuacja, żal mi gościa, bo naprawdę chłop w porządku, nie? Chłop bardzo w porządku i takie coś mu się przytrafiło, no ale jakby wiedział, to by jakoś się odszarpnął z nimi, poszarpał, no i by wyskoczył z tego pociągu, nie? Ale jak ma wyskoczyć, jak od stacji do stacji już było po chłopach, nie? No już tak ich załatwił. Trenował jakieś tam sztuki walki w młodości. No i przede wszystkim duży chłop, budowlaniec, no. A takie dzieciaki, co oni mogli zrobić, nie? Nic. Mieli pecha, nie? Też zostali zatrzymani już w szpitalu. Policja pojechała do szpitala. Jeden nie może się ocknąć do teraz. No niestety. Kara ich spotkała, może się nauczą, może nie. Ale mówię wam, jak będziecie mieć okazję, jeżeli ktoś chce wam zrobić krzywdę, macie okazję trzmychnąć, spieprzajcie. Spieprzajcie, ile siły w nogach, bo nie ma sensu w dzisiejszych czasach się bronić, bo was będziecie mieli problemy, no. Jeżeli nie będziecie mieli świadków, nie będzie to nagrane i macie lipę, tak jak ja na przykład, jakbym coś zrobił, jestem Polakiem, to już jestem przegrany. Jak przeciwnik jest wiadomo jakiego koloru skóry. I wygląda to jak wygląda. Taka opowieść, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo to jest na świeżo. Na świeżo to jest, no. Świeża sytuacja. Tak to jest. Jestem na Harzden, jak już widzicie. Setki razy tędy przechodziłem, nagrywałem. Ło! Coś się stukło. Coś się stuknęło. Szyba poszła chyba. A. Harzden jak Harzden. Trzeba na siebie uważać. Wszędzie mieć oczy. Ale nie dajmy się zwariować. Większość ludzi tutaj jest przyjazna i nie ma najmniejszego problemu. Idziesz, nagrywasz. Teraz mam tą większą kamerę. Bo mojego Pro chyba już czas na emeryturę. Baterie 6 sztuk. No, pokazują 15%, więc kupię jeszcze z dwie baterie, zobaczę. Może da się ją reanimować, to jest 8. Ósemka, mam takie dwie, ale niestety baterie szybko się wykańczają przy tych ilościach, jakie ja nagrywam, nie? Bo już trochę filmów nagrały. No, na pewno około 1000 filmów było nagrane, więc teraz używam Sony ZV-1, jakby ktoś pytał. I nią sobie nagrywam. Dobrze, zrobię zakupy, moi drodzy. Jeszcze później kilka słów z wami zamienię. Harzden jak zawsze żywy, pełno ludzi. Że może jest spoko. Za chwilę do was wracam. Tak, moi drodzy, zakupy zrobione. Praktycznie jedna mała torba i no i kurczę, dużo tych pieniędzy idzie na te zakupy. Ale wiecie, że tak jest, bo w Polsce też wszystko jest drogie i będzie coraz droższe i kurczę, tak będą nas dymać z lewa i prawa, no ale ten odcinek nie o tym. Cóż, moi drodzy, uważajcie na siebie, jak już powiedziałem, bo to nie wiadomo. Teraz jest straszny problem z tymi młodymi ludźmi, którzy biegają w tych takich kominiareczkach, czapeczkach. Służby wobec nich są bezradne. Nie wiedzą, co robić z nimi. Brak dyscypliny jakiejkolwiek powoduje, że jest jak jest.
wolność totalna dla nich. Nie wolno dotknąć, nie wolno zwrócić uwagi, bo to przecież kolor skóry mają inny niż ja, to już nic nie możesz powiedzieć, też kiedyś o tym mówiłem. Powiem wam tak, ja tam jestem przyjacielski do wszystkich, normalny, życzliwy, grzeczny. I tak sobie przechodzę tymi ulicami Londynu i tak sobie obserwuję, co się dzieje. Idę przed siebie. Nie interesuje mnie nic. Nie interesuje mnie nic, nie oglądam się, nie patrzę, co tam się dzieje, co tam się biją, się szarpią. Nie. Po prostu mam to gdzieś, tak powiem brzydko, nie? Dlatego może przez te 10 lat nawet włos mi nie spadł z głowy w tych dzielnicach, można powiedzieć, niebezpiecznych, nie? Jakby nie patrzeć, bezpiecznie nie jest, ale nie jest źle. Mamy ostrość, przepraszam, czy nie bardzo? Przepraszam za jakość, bo światło nie te. Praktycznie go brak. Czekajcie, jest ostrość. Tu trzeba uważać. Zero migacza, gościu, nic. Jeżdżą jak chcą. No. Rozmawiałem jeszcze przed chwilką z kolegą. To jeszcze nie koniec tej całej zabawy. Będzie sprawa w sądzie. No i sędzia orzeknie, co tam się tak naprawdę stało. Po pierwszej analizie nagrania wideo, tak jak mi kolega powiedział, no został zwolniony, nie? No, został zwolniony, bo się bronił i tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Pamiętajcie, macie okazję, to uciekajcie. Nie ma sensu się bronić, bo wychodzi na to, że ten, który chce ci zrobić krzywdę, czasami ma większe prawa niż ty i po prostu trzeba unikać, ale no jak unikać? Jak czasami zdarzy się taka sytuacja i co wtedy? Co wtedy? Czasami adrenalina, czasami emocje poniosą i dupa, blada, tak krótko powiem. No. Chora akcja. Poczekajcie. Nacisnę tutaj, bo mi się światło nie zapali. A nie chcę wpaść pod samochód i cyk na legalnym, na czerwonym. A co? Przypominam, że w Anglii na własną odpowiedzialność można przejść na czerwonym świetle. Że jak niektórzy rodacy życzliwie będziecie dzwonili na milicję, że przeszedłem na czerwonym świetle, to nie, tu nie dzwońcie, bo tu mogę. Oczywiście żartuję. Taka sytuacja. I tak wszystkiego nie kupiłem. Nie kupiłem wody i mleka. Zawsze czegoś zapomnę. Jak ta sprawa się skończy, moi drodzy, to wam powiem. Będziecie na bieżąco informowani. Będzie to trwało pewnie z 2 lata. Ale tych dwóch, co chcieli ukraść księżyc, tak ich nazwę delikatnie, no jeden w stanie ciężkim, drugi tam się obudził, nie? No nadziali się, no. Jak to się mówi, na kozaka się znajdzie większy kozak. No i trafiła kosa na kamień. Tak jak to nazwać. Moja dzielnica piękna, ciemno, proszę bardzo, naprzeciwko mnie już gotowy budynek. Nie wiem, czy wchodzi do tego Tesco, nie chce mi się naprawdę. Idę, sapię, powietrza mi brak. I tak to wygląda. Pamiętajcie, nie wiem, czy zawsze warto się bronić, nie wiem, poproszę jakieś komentarze specjalistów, bo wiem, że specjalistów na moim kanale nie brakuje. Życzę wam jak najlepiej, żeby wam się wiodło i było dobrze. No wiem, że czasy są takie, jakie są, ufolutki fruwają. Pisaliście w komentarzach: Jarek, UFO to jest pojazd niezidentyfikowany. Przecież ja o tym wiem, moi drodzy, to jest taki pojazd i nic nie musicie takiego mi pisać, ja wiem. To UFO, tak nazywam to, jak wszyscy, tak? Widzisz spodek latający, to co mówisz? O kurde, spodek latający? Nie, pierwsze co mówisz? UFO. Tak się przyjęło, nie? Tak się przyjęło, tak się to nazywa.
Też jestem ciekawy, co tam się rozstrzygnie. Zobaczymy, a na dzień dzisiejszy kończę ten odcinek. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim. Zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. No i łapki w górę i subskrybujcie. Dobijamy do 40 tysięcy. Życzę Wam jeszcze raz zdrowia, trzymajcie się, do następnego, cześć!